Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy i słuchajcie, jestem sobie w Grecji, tak? Część z was pewnie wie, informowałem się na filmach, część może trafiła przypadkiem tutaj na kanał. W każdym razie chciałbym się z wami podzielić jakimiś tam moimi przemyśleniami. Ktoś powie, kurczę, znowu sprzedajesz swoją prywatność, pojechałeś przecież, wiesz, gdzieś na wakacje i co, i nagrywasz filmy. Szczerze powiedziawszy, nie chciałem na początek, jeżeli mam być szczery. Postanowiłem w zasadzie zrobić to dopiero w momencie, kiedy troszeczkę tutaj pobyłem i porozmawiałem z ludźmi. Ja nie jestem też takim typem turysty, który jeżdżąc gdzieś za granicę chce zwiedzać muzea czy tego typu rzeczy, muzea, jakieś fajne miejsca. Przyznam bez bicia, jestem w Grecji i nawet nie byłem na Akropolu. Swoją drogą, no widok jest rewelacyjny, chciałbym chętnie pokazać życiokiem tam. A nie złapię w sumie większości tych fajnych górek. Ale generalnie widok jest cudowny. Ja siedzę sobie na balkonie w tym momencie. Na dachu, na balkonie mówię. Na dachu jestem. I takie kilka przemyśleń mi naszło tutaj do Grecji, o Grecji. Może żeby jakby przedstawić gros historii, trzeba przytoczyć jakby personel Dimitrisa, który jest wujkiem mojej dziewczyny. To jest też jej ciocia, jej kuzyn. Właśnie u nich w domu mieszkamy. I właśnie rozmowy z Dimitrisem troszeczkę zachęciły mnie po części do tego, żeby zrobić film. Mieszkamy obecnie w dzielnicy, która nazywa się Egalo. Egalo to jest taka mała dzielnica w Atenach, czy mała? Nie wiem, do końca nie wiem, nawet nie sprawdzałem. Dzielnica w Atenach, gdzie jest coś takiego, co straszliwie mnie urzeka. A mianowicie jest to coś w stylu takiej prawdziwej greckiej dzielnicy, gdzie dominują cały czas tego typu zasady, takie zasady jak rodzina, przyjaciele, sama pomoc, bardzo mocne więzi lokalnej społeczności, właśnie taka sama lokalność. Jakby o tym troszeczkę chciałem pomówić w kontekście tego, jak my postrzegamy Grecję w Polsce, bo jakby gros ludzi uważa, że jakby w Grecji jest ten kryzys, tak? Bo Grecy są leniwi, Grecy nic nie robią i w ogóle jakby chciałem to wszystko zweryfikować, chciałem troszeczkę poznać, jak wygląda faktycznie tutaj życie Greków. Przede wszystkim to, co wspomniałem na początek. Wartości tutaj rodzinne i przyjaciele, to jest coś, co myślę trzyma w ryzach całą tutaj lokalną społeczność. W ryzach to może nawet złe słowo. To trzyma ją w takiej autentyczności, że nie zatracili w żaden sposób tego, jakimi są, jak żyją, jakie są ich zwyczaje. Do czego głównie chciałem nawiązać? Mówiłem wcześniej troszeczkę o tym, że jakby przedstawia się u nas Greków. Mówimy generalnie, jeżeli mówimy o Grekach, mówimy o kryzysie. I o tym kryzysie, który był 6 lat temu. No i gros informacji, które gdzieś tam docierały z Polski na temat Grecji. Mówię tutaj konkretnie o informacjach, które są przekazywane w mediach, przez jakichś tam blogerów, telewizji, też w internecie. W dużej mierze odnoszą się właśnie do banków, do kryzysu, do referendum, do tego, że Grecy są leniwi, nie pracują, dlatego mają kryzys, albo południowcy, o siesty i wszystko inne. Jedną rzecz, której ja na pewno tutaj nie zauważyłem, to leniwych Greków, muszę przyznać bez bicia. Jedynych Greków, jakich widziałem w dzień, to znaczy nie po godzinie 18, a to byli Grecy, którzy mnie obsługiwali na przykład na plaży, w sklepie czy gdziekolwiek indziej. Tak mniej więcej ja widziałem Greków w dzień. Pytałem właśnie Dimitrisa, jak wygląda tutaj sprawa z siestą. Mówi, że okej, to może być, ale w mniejszych miejscowościach, na pewno nie w Atenach. Tutaj ludzie bardzo, bardzo ciężko pracują. Zaufajcie mi. Żeby jakby uświadomić was mniej więcej, jak wygląda sytuacja z kryzysem tutaj, przełóżcie sobie sytuację, że zarabiacie 2000 zł. To będzie najprostszy przykład do policzenia. Bardzo uśredniając, średnio na osobę wyszło, że zarabia nagle 4 razy mniej. Z Dimitrisem w jedno miejsce, to też swoją drogą zasługuje na dzielną anegdotkę, więc dajcie mi jeszcze chwilkę, zaraz do tego dojdę. Jechaliśmy, stanęliśmy na światłach i podszedł chłopak, zaczynamy myć szyby. Słyszę, Dimitris z nim rozmawiał przez szybę, no i chłopak myje szyby, oczywiście ciemnej karnacji, widać, że właśnie z jakiegoś Bliskiego Wschodu. Pogadali chwilkę, chłopak umył szyby i poszedł dalej. O co chodzi? Pytam Dimitrisa. Mówi, że ten chłopak stoi tu od lat, codziennie rano przychodzi, myje szyby, wszystkim na światło, są takie dłuższe światła, z podporządkowanej się wyjeżdża, myje światła i Dimitris za każdym razem z nim rozmawia. Od samego początku, jak pierwszy raz zobaczył, zawsze z nim porozmawia, zapyta co u niego i w ogóle. Ten chłopak po prostu w ramach takiego kumpelskiego odwdzięczenia się, po prostu myje mu szyby i zawsze się zatrzymają, rozmawiają, czy jak idzie na piechotę, to po prostu zawsze sobie z nim porozmawia. Jest po prostu jego kumplem i jakby to pokazuje troszeczkę
jak wygląda asymilacja tego typu osób. No i tutaj nieodłącznie przechodzimy do tego tematu, którego nie chcę za bardzo zabierać zdania, bo też dlaczego miałbym, kim ja jestem, do cholery, żeby móc się w takich tematach wypowiadać. Asymilacja w dużej mierze wychodzi dobrze, ale w odpowiedniej kulturze i w odpowiedniej ilości. Tak właśnie, dlaczego się bałem poruszać też tego tematu, bo też nie zebrałem odpowiednich ujęć i może jeszcze zbiorę, zobaczymy. Bo chciałem pojechać do Pireusu, do portu, ale odradził mi ten Dimitris, powiedział, że tam może w dzień mogę pojechać, ale na pewno nie w nocy. Jest tam bardzo niebezpiecznie, tam masa w tym momencie przypływa tych imigrantów do tego portu, albo są przerzucani tam z innych wysp, na które dopływają. I nie jest to bezpieczne miejsce obecnie. I myślę, że nawet taka Grecja, która ma tradycję w jakiejś tam asymilacji z tymi mieszkańcami tych regionów, które w tym momencie borykają się z ogromną falą emigrantów z ich kraju, czyli imigrantów do nas, nie są w stanie nawet ich zasymilować. A co tu dopiero mówić o krajach takich jak, nie wiem, północnej Europy, które są z zupełnie innego kręgu kulturowego i zupełnie ciężej byłoby zupełnie zasymilować. Manolis, czyli kuzyn mojej dziewczyny, właśnie gra w drużynie piłkarskiej, to Vegalo Ateny. Ja wam kiedyś pokazywałem, dostałem koszulkę kiedyś od Dimitrisa. No i on chodzi na treningi codziennie, bo jakby chodzi do takiej akademii piłkarskiej. Oczywiście za to też się oddzielnie płaci, żebyście mieli świadomość, to nie jest tak, że to jest wszystko za darmo. Za to się też tu oddzielnie płaci, zresztą chyba się wszędzie oddzielnie płaci za coś takiego. W każdym razie pojechałem z nim na trening. Czy mógłbym pojechać z nim na trening? Słuchajcie, na boisku były w jednym momencie chyba cztery grupy łącznie trenujących chłopaków. Galo to jest właśnie taka lokalna mała drużyna, tutaj stąd. I jakby ta drużyna, no jak to też z Polski znamy przykład, że drużyna bankrutuje. No i przejęli ją fani. I słuchajcie, fani z lokalnej tutaj, z całej społeczności, sami się zebrali, sami spłacają pieniądze na to, żeby ta drużyna mogła grać. Już gra w czwartej lidze, chyba będzie awansować do trzeciej, nie jestem pewien. Teraz dopiero sezon będzie startował też w Grecji piłkarski. No i wracając, trenuję. W jego grupie trenuje 20 chłopaków, 20 troszeczkę roszynki młodsze. Ja jeszcze widziałem trzy inne grupy, które tam w tym momencie trenowały. Jak oni wychodzili, to przyszła jeszcze jedna grupa, która zaczynała, jak oni kończyli trening, to oni po prostu robią rozgrzewkę. Przychodząc, oni robią rozgrzewkę, rozmawiają z trenerem, jeszcze jedna grupa kończyła, więc jakby cały czas to działa. Ale to nawet nie jest najważniejsze. Najważniejsze dla mnie było to, i to już widziałem wielokrotnie, czy to przy szkółce taekwondo tutaj obok, czy przy basenie, kawałeczek stąd jest basen. Przy treningu dziecka siedziało na tam 40 dzieciaków, które było, siedziało, no może więcej tych dzieciaków, tak 60-70, siedziało 40 ojców. Słuchajcie, to jest element ich lokalnej społeczności, że ci siedziało ojcowie około chyba, no może przesadzam, że 40 ojców, ale na pewno spora z nich część. I to jest dla nich sposób spędzania czasu. Ci ludzie wracają o 18 z pracy, czy o 17, już 16, 18, zależy kto jak pracuje. I na godzinę 18, 19 czy tam 20 jadą ze swoimi synami, córkami na treningi i siedzą i spędzają czas. Właśnie pytam Dimitrisa, właśnie co wy tak robicie. Mówi, siedzimy codziennie, po prostu rozmawiamy i o polityce, i o tym, co u każdego z rodziny, bo oni się wszyscy znają, jest mała lokalna społeczność. I to jest w pewnym sensie piękne, coś z czego możemy chyba wyciągać bardzo fajne lekcje. Gdzieś na przykład, zastanówcie się, jak jest u was, ja mieszkam w Warszawie, to też jest większe miasto. I na przykład z mojego bloku, ja mówię w większości ludzi dzień dobry, ale gdyby ktoś mnie zapytał, jak ktoś ma na imię, w życiu bym nie powiedział. Może w moim mieście, z którego pochodzę, bym wiedział, ale w większej miejscowości mówimy o Atenach, czyli w stolicy kraju, do cholery u nich, czy całkiem dużego miasta. I w zasadzie też możecie zastanowić u samych siebie, czy jeszcze gdzieś tam istnieją te takie więzy lokalnej społeczności, które w pewnym sensie są niesamowicie fajne. I to było bardzo miłe, bo ci ludzie po prostu przychodzili się, każdy tam uśmiecha. Co z tego, że każdy jest po mega ciężkim dniu pracy, jest cholernie gorąco, więc to też ich oczywiście wyczerpuje. To nie jest tak, że oni tutaj są, wiecie, jacyś ogniodporni i pogodoodporni. Ale po prostu tak samo są zmęczeni, skatowani, ale mimo wszystko się uśmiechają. Jeszcze Dimitris wymyślił żart, że jakby przedstawi mnie, że ja jestem skautem z Legii Warszawy, miałem tutaj ten właśnie kijek do... A nie wiem, czy mogę go złapać. Chyba go nie złapię. Kijek do nagrywania tutaj i w ogóle jeszcze wyglądałem oczywiście, byłem trochę jaśniejszy niż teraz, więc mówię, że oto skaut z Legii Warszawa przyjechał, no i tutaj mówię, jak dasz mu 100 zł, to on nagra twojego syna, może do Legii, do Akademii, 100 euro, proszę. To wyślę może w ten film do Akademii, do Legii, więc tam jeden nawet uwierzył w to, ale Dimitris mi powiedział, że to jest tylko żart. Więc bardzo zabawne, więc mówię, niesamowicie pozytywnie. Tak samo kolejna rzecz, tak? Tutaj nie ma czegoś takiego jak zakaz picia w miejscach publicznych. Więc najzwyczajniej w świecie sobie siedzieliśmy, popalali, kto tam chciał, popalił sobie papierosy, ktoś sobie chciał, to pił sobie piwko. I tak samo mówisz, jak jest zimniej, to sobie biorą jakąś flaszkę małą i sobie popijają po prostu, sobie siedzą, mimo spędzają czas, coś czego nie ma. Też jest taka, oczywiście gdzieś tam teza chodzi powszechnie powtarzana, że właśnie Grecy, o, to całe dnie siedzą w knajpach tylko. Grecy, tak, Grecy. Siedzą w knajpach oczywiście, ale siedzą po pracy w godzinach wieczornych. Kwestia klimatu. I może nam jest to ciężko zrozumieć, ale faktycznie jest cholernie gorąco przez większą część dnia. Przed moim przyjazdem dochodziło do sytuacji, że było prawie 40 stopni w cieniu czy coś takiego, więc
cholernie jest tu gorąco. Więc dopiero wieczorem siedzą i tak oni siedzą w swoich lokalnych knajpach. Jechaliśmy przez miasto, mówi, tutaj obsługuje ten, tutaj są najlepsze suflaki, tutaj są świetne burgery, tutaj możesz pójść zjeść dobre słodycze i w ogóle. I przyjeżdżałem przez dzielnicę, mówię wszystko, praktycznie całe miejscu, co gdzie jest i tak dalej. I dlaczego w sumie piję? Bo tak sobie gadam i w sumie może niewiele z tego wynika. Taki wniosek, który mi nasuwa się na, no w zasadzie wnioski. Pierwszy to jakby polecam i zachęcam Was gorąco do takiego troszeczkę innego typu zwiedzania miejsc, które przebywacie. Nie zawsze oczywiście jest taka ku temu możliwość i nie mówię, że to jest źle jeździć tak, do kurortów czy coś takiego, ale ciężko mi się wydaje, żeby ktoś mógł się wypowiedzieć na temat, nie wiem, kraju, w którym był, tylko dlatego, że widział tam dwa największe zabytki, do tego, nie wiem, trochę posiedział w basenie, na jedną wycieczkę z przewodnikiem i tyle. Myślę, że gówno można powiedzieć o kraju. Myślę, że nawet ja gdzie chyba troszeczkę poznałem mimo wszystko mieszkańców. I tak mogę powiedzieć, że zupełnie urywek, jakiś malutki, pewnie jakiegoś takiego całości, jeżeli byśmy chcieli to jakoś sprecyzować. Więc zachęcam Was gorąco, żebyście też troszeczkę aktywniej próbowali jednak wypoczywać. Mamy masę możliwości, słuchajcie, jesteśmy w Unii Europejskiej, mamy otwarte granice. Większość z Was pewnie zasuwa po angielsku dużo lepiej nawet niż ja, więc, znaczy nawet niż ja. Ja bym był jakimś autorytetem z językiem angielskim. Masa po prostu ludzi świetnie śmiga po angielsku. Naprawdę, nie bójcie się jeździć i zagadywać, pytać, rozmawiać, poznawać. To jest myślę wartość, której Wam nikt nie odbierze, a która zostanie w Was. I poznawanie nowych ludzi, nowych kultur, zawsze, ale to zawsze nas poszerza i to też od razu łączy mi się z tym wnioskiem, dlaczego wielu ludzi mówi, że jakby imigranci mogą nas ubogacić. Tak, w istocie mogą nas ubogacić imigranci, bo jest to w pewnym sensie wymiana kultur. Gorzej będzie, jeżeli tych imigrantów, oni stają się jakimiś większościami albo są w takich grupach, że ciężko, żeby one się zasymilowały. Wtedy w żaden sposób nas to myślę, że nie ubogaci. Ale może koniec o tych imigrantach, bo to jest temat, który i tak każdy wałkuje i tak nie chce po prostu dochodzić do jakiegoś tam chóru krzyczących w tym temacie, choć i tak pewnie to zrobiłem. A drugą rzeczą, która przychodzi mi do głowy, to chyba trochę więcej radości nam potrzeba w życiu. Gdzieś tak mi się wydaje, że często gdzieś tam zapominamy o takich prostych rzeczach, właśnie jak mówię, lokalne społeczności, przyjaciele, rodzina. Gdzieś tam po prostu zamykamy się w tych naszych czterech ścianach, wracamy po prostu do domu, siadamy przy telewizji, przy komputerze. Jeżeli wychodzimy, jeżeli jesteś młodszą osobą, to pewnie to tak bardzo często ci nie dotyczy, bo młodsze osoby mają to do siebie, że najczęściej gdzieś wychodzą. Ale jeżeli nie wychodzisz, to bardzo przykre. W każdym razie polecam ten styl życia, wychodzić, poznawać ludzi, a zwłaszcza tych starszych widzów. Jak często po prostu siedzimy w jakimś tam jednym sosie naszych znajomych. Jasne, fajnie mieć swoją grupę znajomych oczywiście, ale też myślę, że to zawsze ubogaca poznawanie nowych osób. Raz, że poszerza nasze horyzonty, poszerza nasz język, wiele, wiele innych rzeczy. Więc do tego też zachęcam Was przede wszystkim. Trochę więcej takiej radości w życiu. To jest na pewno fajna cecha u Greków, że mimo tego, że hardy dostali po dupie w ramach całego kryzysu, w ramach całego tego upadku ich państwowości. A to duże słowo, chyba za duże nawet. Oni cały czas nie zatracają pogody ducha. Idziesz przez miasto, patrzysz na kogoś, uśmiechają do ciebie cały czas. Z różnych knajpek, starszy, młodszy, daj. Niesamowicie pozytywna energia, która jest tutaj w tych ludziach. To kwestia słońca, ale tego samego słońca, które jest cholernie mi dopieka obecnie. Jestem straszliwie spalony na nogach. Nie mogę nawet dzisiaj już pójść na plażę. No właśnie, no jeszcze plaża, morze, cudownie to jest. No i myślę, że to tak tyle. Tym się chciałem z Wami podzielić. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Taki mój vlog podróżniczy, bardziej może zachęcający do trochę innego typu podróżowania. Znaczy tak, pewnie to są grosze, co zrobiłem. W każdym razie, ja bym Ignacy, wybyście, a to był taki vlog podróżniczy. Widzimy się, mam nadzieję, w kolejnych materiałach. Trzymajcie się ciepło, pa, pa.